Witam. Dziś pokażę Wam, jak zrobić takiego pieska, który rusza głową. Więc zaczynamy. Zginamy kartkę na pół w dwie strony. Zaginamy każdy z rogów do środka. Składamy na pół. Układamy tak, żeby ten róg, ten kąt prosty był na dole. Nie ma różnicy, czy to położymy tak, czy tak. I trzeba zagiąć róg kawałek. Tu w pieska mamy gotowy. A teraz, jak zrobić głowę? Zginamy kartkę dwa razy na pół. W jedną i drugą stronę. Teraz zaginamy tylko dwa rogi do środka. Po czym odwijamy je tak, aby ta krawędź stykała się z tą krawędzią. I z drugiej strony robimy to samo. Tak, żeby ta krawędź stykała się z tą krawędzią. Teraz zaginamy do środka. I odginamy tak. 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 Teraz zaginamy to. Tą dolną krawędź. Tą krawędź, żeby tu się stykała z tym. Składamy na pół. A jeszcze zapomniałem. Te krawędzie trzeba tak podwinąć, żeby uszy wyszły. I teraz zaginamy do środka. I w pół. I głowa pieska gotowa. I już nasz piesek jest gotowy. Dziękuję za oglądanie.